Mieliśmy tak powiedzmy 18 miesięcy bez jakiegokolwiek źródła przychodu. Wszyscy inwestorzy, po których przeszliśmy się, powiedzieli, że nic z tego nie będzie. Nauczyło mnie to, że nie do końca każdy projekt musi być absolutnie unikalny. Jestem w 10 minucie moich 5 minut sławy i że to za chwilę się skończy. Michał Sadowski, założyciel, prezes Brain24. Witam Cię gorąco. Dzień dobry. Michał, pozwolisz, zaczniemy trochę sentymentalnie. Dokładnie. Czy pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze? Co to było? To była sprzedaż prospektów samochodowych przywiezionych z Niemiec. Jak miałem 9 lat, pojechałem z tatą do Niemiec po odbiór auta dwójka, Nissana takiego w gazie. I wracając z Niemiec, stanęliśmy w kilku salonach samochodowych. Nie po to, żeby cokolwiek kupić, bo to nie dla psa kiełbasa, ale ja sobie tam z każdego saloniku wziąłem prospekt samochodowy, piękny, świecący. To czasy, w których najlepszą zabawką była książeczka Lego z PWX-u. Więc, no i potem rozłożyłem sobie, wymyśliłem sobie, że będę to sprzedawał, bo miałem tego sporo. Więc rozłożyłem sobie kocyk na przystanku autobusowym w moim rodzinnym Brzegu i stamtąd sprzedawałem prospekty i udało mi się 3 sprzedać. Potem do tej kasy dołożyłem jeszcze kasę, którą zarobiłem myjąc samochody na cmentarzu i tak kupiłem mój pierwszy za własne zarobione pieniądze rzecz pierwszą, czyli zegarek z kalkulatorem. 4,50 na dzisiejsze czasy kosztował, ale byłem w klasie królem. A powiedz mi taką rzecz, czy pamiętasz w takim razie, kiedy zarobiłeś pierwsze pieniądze właśnie robiąc w internetach, jakby używając tej nomenklatury? To jakieś pierwsze stronki stawiałem ludziom jeszcze na studiach. To był taki pierwsza kasa. Natomiast pierwszy taki większy projekt to był patrz.pl, taki serwis, taki polski YouTube, który założyliśmy na studiach i który tam szybko się gdzieś tam przebił. Szybko zaczęły go odwiedzać miliony Polaków i w nieodległej przyszłości sprzedaliśmy go jednej z takich grup mediowych, trochę zmieniając nasz status studentów na przedsiębiorców internetowych, dość drastycznie. A robiąc te swoje większe projekty, przypominasz sobie pierwsze duże kryzysy, jakieś pierwsze nieoczekiwane sytuacje? Stworzenie Patrz.pl było dużym wyzwaniem, bo to był serwis, który potrzebował gigantycznego pasma ruchu, bo tam głównie odtwarzaliśmy filmiki. To był 2005 rok, więc to nie było chmur w Amazonie, takich rzeczy. Hosting był raczej drogi, więc musieliśmy stworzyć taką trochę własną chmurę na tanich serwerach współdzielonych w jakichś niemieckich firmach. To były takie pierwsze wyzwania, potem wyzwania związane z prawami autorskimi, to znaczy serwis by umożliwiał każdemu wrzucenie plików. My to moderowaliśmy, dawaliśmy możliwości jakby usuwania, zgłaszania jakichś nadużyć i tak dalej, no ale dużo się wtedy mówiło o tym, że YouTube za chwilę zostanie zamknięty, bo firmy fonograficzne gdzieś tam wchodzą na niego, więc no to było dużo takiego stresu, czy to w ogóle przetrwa, czy coś z tego będzie. No a potem jakiś dołek między Patrz.pl a Brain24, mieliśmy tak powiedzmy 18 miesięcy bez jakiegokolwiek źródła przychodu. I to był bardzo trudny moment, no bo zero kasy, dużo wydatków, żona w ciąży, kredyty hipoteczne i tak dalej. No klasyczna historia. No i brak wiary kogokolwiek w ten produkt, bym powiedział, bo wszyscy inwestorzy, po których przeszliśmy się, powiedzieli, że nic z tego nie będzie raczej. I czego Ci się te doświadczenia nauczyły? Jakie wnioski wyciągnąłeś dzięki temu? Pewnie pokory, dlatego mam duży dystans do wszystkiego. Ten cały czas mi się wydaje, że jestem w 6 minucie moich, czy tam w 10 minucie moich 5 minut sławy i że to za chwilę się skończy, że za chwilę ktoś zdemaskuje mój dyzmizm i to, że nie zasługuję na to wszystko, bo nie jestem wcale taki mądry, jak ludziom się wydaje. Że może jedyną moją mocą jest to, że po prostu się bardzo staram i pracuję może trochę ciężej niż większość. Pewnie nauczyło mnie to tego, że nie do końca każdy projekt musi być absolutnie unikalny. To znaczy, że nie zawsze trzeba być
pierwszym miksem QR-kodów, drukarki 3D, drona, wirtualnej rzeczywistości, jak jeszcze paru innych modnych, sztucznej inteligencji i paru jeszcze innych modnych terminów. Czasami po prostu wystarczy rozwiązać istniejący problem trochę lepiej od tych, którzy rozwiązywali go do tej pory. Można sobie wykroić istotny kawałek rynku. My nie byliśmy pierwszym, ani piątym, ani dziesiątym narzędziem monitoringu internetu w Polsce, a co dopiero za granicą, a mimo to się udało gdzieś tam przebić. Czy uważasz, że przedsiębiorca jest, nie wiem, dajmy na to, tego rodzaju zawodem, który ma prawo popełniać błędy, czy raczej... O, zdecydowanie. Ma prawo popełniać błędy i wręcz te błędy są wpisane. Oczywiście nie powinniśmy, bo jest taka trochę cienka granica między tym uwielbieniem błędu, które też trochę jest promowane, mam wrażenie, w branży, że mamy, że jest takie powiedzenie w Dolinie Krzemowej, jakby odnoś porażki szybko i często, bo uczysz się z nich wiele i tak dalej. Tak. A nie do końca jestem fanem tego powiedzenia, bo uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby tych porażek uniknąć, żeby się najchętniej uczyć z cudzych porażek i tak dalej. Natomiast niestety u nas troszkę idzie to w drugą stronę, to znaczy bardzo rzadko dzielimy się porażkami, co nie tylko jakby... co jest głupie z dwóch powodów. Przede wszystkim nie dajemy sobie szansy na pomoc z zewnątrz, bo spotkamy tutaj przeciętnego przedsiębiorcę, pogadamy z przeciętną firmą, która się tu wystawia. Jak zapytamy ich, jak wam idzie biznes, to przedstawią nieustające pasmo sukcesów i wiem, bo też jestem w tym współwinny jestem temu, że tak powiem, temu procesowi. Natomiast na pewno mają swoje wyzwania, którymi się często nie dzielą, problemy, którymi się nie dzielą. A zauważyłem, że od momentu, w którym faktycznie dzielę się tymi problemami, to jest dużo większa szansa, że znajdzie się ktoś, kto gdzieś tam przeszedł przez to, kto pomoże. I też nie ma w tym nic złego. Także. A też nie jest to trochę tak, że to pomaga, jakby mówienie o swoich błędach też jest jakąś wiedzą dla innych, tak, co pozwala otworzyć oczy, urealnić sobie to, że prowadzenie biznesu wcale nie jest jakąś taką kolorową historią, tylko często jest absolutnie. Najlepsze, co możemy zrobić dla innych ludzi, największą wartość, jaką często możemy im dać, to możemy pomóc im uniknąć naszych błędów. A często to jest takie, jak mówię, wstydzimy się dzielić błędami, wstydzimy się do nich przyznawać, nie wiem, czasami ambicjonalnie traktujemy tematy i staramy się sami rozwiązać problem, bo nam się wydaje, że musimy go rozwiązać sami, nie będąc świadomym tym, że większość ludzi, nawet doświadczonych przedsiębiorców, często czerpie wiedzę czy konsultuje te tematy szerzej. Także tu jest wartość tak naprawdę dla każdego, nawet dla jakby drugą częścią tego problemu jest to, że ludzie, którym coś się udało, nie dzielą się wiedzą na temat tego, co się udało, czy problemami, czy błędami, które popełnili po drodze, bo nie chcą ułatwiać jakby życia konkurencji, która potencjalnie mogłaby spróbować odtworzyć ich biznes, czy coś takiego. To jest takie no, dla mnie naciągane. Trochę jakby Roger Federer nie chciał wydać DVD z kursem tenisa, bo bojąc się, że ktoś nauczy się grać w tenisa lepiej od niego. Albo i wygra za niego wielkiego sznema na przykład. Tak. A w jakim miejscu jest dzisiaj Twoja firma, BM24? Jesteśmy na etapie jakby bardzo intensywnej globalnej ekspansji. Mamy w tej chwili kilka tysięcy klientów z ponad 80 rynków. Celem jest jak najszybciej dojść do 10 tysięcy klientów, czy ogólnie zacząć liczyć klientów w dziesiątkach tysięcy. Już w tej chwili dominująca część przychodów jest z zagranicy. No i teraz jest taka praca, optymalizacja w dużej mierze, czyli poprawa konwersji, optymalizacja lejka sprzedaży, wychwytywanie miejsc, w których tracimy potencjalnie najwięcej klientów, etapów, na których najwięcej klientów się odbija od naszego produktu i poprawa. Więc jakby ta praca jest w tej chwili relatywnie mało efektowna, bo nie wymyślamy koła na nowo, ale często generuje dużo lepsze rezultaty, bo mamy takie kilka przypadków, w których poprawka strony rejestracji, która kosztowała nas 24 godziny, sprawia, że nagle mamy trzykrotnie więcej klientów, gdzie wydawałoby się to niemożliwe, bo to zawsze produkt, a dopiero potem cała otoczka, a tu się okazuje, że ta otoczka ma gigantyczny wpływ na to, jak faktycznie ten produkt sprzedajemy, jak klientów wprowadzamy do niego.
Bo można też odnieść wrażenie, że etap, na jakim jest teraz BM24, to jest ciągłe inwestowanie. Inwestowanie. Tak, to też widać w naszych wynikach finansowych. Sporo osób pyta nas, dlaczego nie pokazujemy zysków. Mhm. Dlaczego, co to za firma, która nie zarabia Dokładnie. Pieniędzy, która nie odkłada hajsu na półkę. No, no, jakby my uważamy, że, czy ja przede wszystkim uważam, że odkładanie kasy w tej chwili na półkę, czy wypłacanie dywidend, czy branie sobie Panamery w leasing, to nie jest dobry moment na wszystkie te rzeczy. To nie jest czas na odcinanie kuponów, to jest czas na większe niż kiedykolwiek zapieprzanie, no bo umówmy się, że tam kilka tysięcy klientów w naszym segmencie, a jakby mamy produkt, który podpowiada, co mówią o nas klienci w internecie, czyli myślę, że dość potencjalnie grupa nasza docelowa jest bardzo szeroka. Więc mając prawie 2,5 tysiąca klientów z całego świata, no to jest oczko w głowie, to jest kropla w morzu. Jakby dopiero drapiemy wieczko beczki, to nie jest czas, żeby przybijać sobie piątki i odcinać kupony. To jest czas, żeby zapieprzać i żeby z powrotem tą kasę, którą zarabiamy, reinwestować z powrotem w spółkę. Także znaczy, bo to jest też chyba, tak mi się wydaje, domena firm, które robią w internecie, które zajmują się technologiami, jakby stawiając BM24 obok na przykład, nie wiem, Ubera, Twittera, czy marek, które też dopiero po długim czasie, znaczy Uber to jakby jest osobna historia, ale Twitter no po długim czasie tak naprawdę dopiero zaczął zarabiać, więc to jest chyba wpisane, tak mi się wydaje, w kodeks funkcjonowania tak, no, my byśmy mogli być całkiem przyzwoitą spółeczką, która generuje tam, nie wiem, 10 milionów rocznie i wypłaca i generuje, nie wiem, 3, 4, 5 milionów zysku, ma tam pooptymalizowane te koszty i tak dalej, rozwija się w tempie 15%, 10-15% rocznie, ale to nas nie satysfakcjonuje. My chcemy się rozwijać w tempie 50-100% rocznie, wierząc, że jesteśmy na tropie czegoś wielkiego i grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Dlatego nie odkładamy kasy, ale też nie jesteśmy typem firmy w drugą stronę, która co pół roku przychodzi do inwestorów, żeby dołożyć trochę pieniędzy. My na przestrzeni 20 milionów złotych, jakie wydaliśmy, żeby doprowadzić spółkę do tego miejsca, gdzie jest w tej chwili, tak naprawdę tylko 2 miliony złotych to było zewnętrzne finansowanie. Cała reszta to jest finansowanie wewnętrzne, czyli po prostu kasa od klientów z abonamentów. Więc taki bardzo zdrowy model. Więc to nie jest tak, że brand nigdy nie przyniosło złotówki i po prostu gdzieś tam mamimy, nie wiem, inwestorów czy siebie, oszukujemy wizją przyszłych zysków, tylko po prostu naprawdę walczymy o coś większego. A mówiąc o wydawaniu kasy, czy masz obserwacje a propos tego, jak startupy wydają pieniądze i czy na przykład masz poczucie, że są pewne obszary, gdzie startupy przepalają niepotrzebnie pieniądze, tak. Że mogliby na przykład na coś innego wydać, co by to było? Tak, jest kilka rzeczy. Przede wszystkim zbyt wcześnie próbują wyprowadzać na zewnątrz kompetencje marketingowe czy sprzedażowe. Często fajne produkty, fajne usługi są od początku łączone z jakimiś agencjami czy firmami call center, do których ja jakby nawet nie tyle, że nic nie mam, bo jakby to są super działalności, tylko nie na tym etapie, nie na początkowym etapie, gdzie często ci twórcy odcinają się od informacji zwrotnej na temat swojego produktu czy usługi. Jakby kluczem w początkowej fazie produktu jest zrozumieć, które z naszych haseł, które z naszych sloganów faktycznie działają na klienta, które nie działają, które z funkcji naszego systemu, funkcji naszego produktu faktycznie pokazują wartość tego, co robimy, a które są bajerem, który klient nie za bardzo czuje, jak mu się to, za co tutaj jest faktycznie płacić. I spinając nawet dobry produkt z zewnętrzną agencją, firmą, podmiotem, który gdzieś tam zajmuje się tego promocją, odcinamy się od tego feedbacku albo drastycznie wydłużamy cykl oczekiwania na tą informację zwrotną, bo pojawia się taki trochę głuchy telefon, gdzie jest masę pośredników między nami a faktycznym klientem. A kluczem jest, żeby w początkowej fazie zrobić dziesiątki czy setki spotkań, gdzie będziemy widzieć od razu twarz klienta albo rozmawiając z nim na Messengerze czy czacie, widzieć reakcje na poszczególne slogany, na poszczególne elementy naszego produktu i na tej bazie dopiero tworzyć bardziej zautomatyzowaną komunikację, w której mogą nam pomóc już agencje, w której mogą nam pomóc spółki call center, mogą nam pomóc platformy reklamowe jak Facebook czy Google. Dlatego jakby jeden z takich, nawet dzisiaj podczas prezentacji mówię, jednym z głównych błędów jest to, że tworzony jest fajny produkt, gdzie twórcy często nie mają pojęcia, jak ten produkt komunikować, nie mają pojęcia, które części tego produktu faktycznie dają wartość. I jest to od razu zderzane z platformą reklamową Facebook Ads czy Google Ads. No i okazuje się, że nie ma sprzedaży. I
nic, i wtedy nic nie wiadomo tak naprawdę. Nie wiadomo, czy zawiodła komunikacja, nie wiadomo, czy zawiódł kreacja reklamowa, nie wiadomo, czy zawiódł sam produkt, czy proces wprowadzania klienta do produktu, nie wiadomo, gdzie szukać. I spółka zaczyna się miotać, często zaczyna zmieniać produkt. Nie jest to często dobra decyzja, bo a potem się okazuje, że produkt był dobry, ale komunikacja zła. Jest masę fakałów. I to jest dominujący błąd. Ja przeszedłem się tutaj po stoiskach. Byłem na stoiskach z 10 firm i może z dwóch zrozumiałem, co robią po ich całej komunikacji, billboardach, ulotkach i tak dalej. Większość nadal posługuje się buzzwordami, nie? Artificial intelligence solutions for better future. Jakby rzeczy, które są takie generyczne, no, że... No może troszkę odnieść wrażenie, że masz taką kalkę przed sobą, tylko wiesz, tak. Troszkę inny font, inna powiedzmy czcionka, inny kolor, prawda? Ale mniej więcej przesłanie, jakby big idea, aha, stoi za tym bardzo podobny. Podsumowując i kończąc naszą rozmowę, wydaje mi się z całą pewnością, że taką ziemią obiecaną dla startupów jest Silicon Valley. Dzisiaj jest to Gdańsk, a ja ciekaw jestem, co ma Wrocław, a czego nie ma właśnie Dolina Krzemowa? Nas. Nie, myślę, że wartości jest więcej. Jest kilka spółek, które myślę są unikalne na tle Polski przynajmniej. No bo jest LiveChat, jesteśmy my, Ten Square Games. Bardzo fajne firmy, które większość przychodów generują często z zagranicy i które chętnie też dzielą się wiedzą, know-how o tym, jak dojść do tego jakby poziomu. Natomiast nadal daleko nam do Doliny Krzemowej, przede wszystkim pod kątem tej otwartości, o której trochę tutaj mówiliśmy, czyli tej wymiany wiedzy, tego dzielenia się porażkami, fuck-upami, sukcesami i tego, żeby po prostu promować przepływ informacji, który zwyczajnie po prostu się opłaca. I nawet gdybym był ostatnią parówą wyrachowaną, robiłbym dokładnie to samo, co robię, pomagałbym tym młodym startupom, bo często jest tak, że za 3 lata one są pod wieloma względami 8 leveli nade mną, i to ja mogę się uczyć, ja mogę prosić ich o przysługi. Super, dziękuję pięknie za spotkanie. Pięknie, rozmowę. Dziękuję. Michał Sadowski, prezes, założyciel Brand 24, był gościem 12 rund. A Was, moi drodzy, zachęcam do zostawienia suba na naszym kanale, do komentowania, lajkowania i śledzenia oczywiście kolejnych odcinków, a następny już w przyszłym tygodniu. Dzięki, do zobaczenia.